Witam, w dzisiejszym filmiku przedstawię Wam ranking siły dzieci w pierwszym Naruto. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, najsilniejsze bobasy pod słońcem. Zanim zacznę pokazywać poszczególne pozycje, dodam tylko, że przedstawię tutaj dwie topki, zarówno tą, którą wybraliście Wy na mojej karcie społeczności oraz swoją osobistą, bo ta na początku będzie nieco się różnić. Także nie uwzględniałem tu osób pokroju Zaku, Dosu i tak dalej, tylko tą taką główną obsadę, gdzie będzie można zrobić podobny ranking z nimi w roli głównej, ale w Shippudenie. Aha, no jakby ktoś chciał, to do końca weekendu z okazji na Black Friday ustawiłem mniejsze ceny, to tyle, lecimy. Otrzymała ona około 2300 głosów, co dało 59%. Nie jest to wcale dziwne, ponieważ Sakura po prostu jest najsłabszą postacią w pierwszej serii i nie rozwinęła się w niej zupełnie. Głównie chciała się poddawać, zanim cokolwiek się zaczęło i kończyło się tylko na planach, że coś ze sobą zrobi, ale to tyle. Dlatego też w mojej topce wylądowała na ostatnim miejscu. Otrzymała ona około 1300 głosów, co dało 49%. W starciu najsłabszą postać tylko jedna osoba mogła zawalczyć z Sakurą i jest to oczywiście Ino. Jednakże w przypadku blondyny jest ona moim i waszym zdaniem silniejsza i są ku temu powody. Oczywiście zremisowała z Sakurą i można by je wsadzić do jednego wora, ale zdaniem wielu osób to się stało dlatego, że fabuła tak chciała. Ino, nie ukrywając, też była średnio użyteczną postacią, choć kombowała się ze swoją drużyną, ale potrafiła chociażby Shinten Shinnojutsu. Nie jest to czymś, co jest game changerem na tym etapie, ale w pełni się zgadzam z waszą opinią i u mnie też Ino zasługuje na miejsce 14. Otrzymała ona około 1300 głosów, co dało 58%. Waszym kolejnym wyborem jest znowu kobieta, co uważam za nieco niesprawiedliwe, ale wiem, dlaczego tak uważacie. Jest to mem i w sumie też prawda, jako że Tenten nie rozwinęła się praktycznie w ogóle od pierwszej serii aż do Shippudena, tylko zapominane jest, że nie miała ona łatwego przeciwnika w egzaminie na Chunina. Tenten nie jest taka słaba, by stawiać ją koło Ino, którą po prostu by zmiażdżyła. Takie jest moje zdanie i ja ją ustawiłem na 11. miejscu. Otrzymał 848 głosów, co dało 45%. Tutaj ponownie bym się nie zgodził z waszym werdyktem, ponieważ o ile sam nie przepadam za Kibą, to nie był on aż taki słaby. Oczywiście w porównaniu do reszty nie umiejscowiłbym go jakoś wysoko, bo u mnie jest on na 10. miejscu, czyli także uważam, że ogólnie rzecz biorąc ma większą moc niż Tenten i pokonałby poprzedników, ale Gatsuga jednak robi tutaj robotę i gdyby znowu nie fabułka i hehe bąk Naruto, to ten przegrałby tą walkę. Otrzymała 784 głosów, co dało 45%. Zaszło raczej jakieś nieporozumienie, bo nie wiem, dlaczego Hinata została postawiona przed Kibą i Tenten, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę całą serię i jej rozwój. Na egzaminie na Chunina zarówno Tenten, jak i Kiba by ją po prostu zmiażdżyli, a po jej treningu werdykt byłby taki sam, choć uważam, że wytrzymałaby w tej walce dłużej. Hinata jest moim zdaniem dobrym przykładem pokazania tego, jak słaba postać się wzmacnia, coś czego nie udało się zrobić tak fajnie z Sakurą, jednak to nie jest ten poziom mocy, który pozwoliłby jej konkurować z poprzednikami, dlatego w mojej topce dałem jej miejsce 12. Otrzymał 961 głosów, co dało 59%. Grubasek to jest postać, która jest problematyczna w takich rankingach, ponieważ jego moc czy siła jest spora, szczególnie po zażyciu pigułek, jednak problem z nim jest taki, że w pierwszej serii nie grzeszył inteligencją i był postacią zupełnie prześmiewczą, bo nazwałeś mnie grubasem, to się wkurzam i teraz po tobie. Ja go umieściłem na miejscu 9, bo także uważam jak wy, że pokonałby Kibę, jest silniejszy, a pigułki są tutaj game changerem. Bez nich jest znacznie słabszy, jednak z nimi był w stanie zabić Jirobo. To właśnie daje mu dość wysokie miejsce. Otrzymał 621 głosów, co dało 47%. Tutaj w sumie zgodziłbym się z wami, bo także umieściłem go zaraz za Chojin na miejscu 8. Pomimo, że jest on postacią, która także została coś tam rozbudowana w Shippudenie, ale nie tak bardzo jakby mogła, to jest on dość silny już w pierwszej serii, choć raczej najsłabszy z trójki Suny. Lalkarstwo jest jego przewagą zarówno taktyczną, jak i siłową, ponieważ są one dość mocne, a także tajemnicze dla wszystkich poprzedników.
Myślę, że Kankuro podstępem byłby w stanie pokonać wszystkich za nim, ale kolejnych już nie za bardzo, no przynajmniej w mojej topce. Otrzymał 622 głosy, co dało 47%. Dla mnie jest to nieporozumienie, że jest on na tym miejscu, ale winę biorę na siebie, bo być może nie dość jasno napisałem, o co mi chodzi, ale kilka osób w komentarzach też dziwiło się, dlaczego doszedł on tak daleko. W kwestiach walki Shikamaru w pierwszej serii jest mierny, nie pokonałby prawie nikogo z tej topki, moim zdaniem powinien zająć 13 miejsce, nie 8. Zresztą ja popełniłem podobny błąd w mojej topce najsłabszych postaci w Naruto, bo go tam nie uwzględniłem. Oczywiście jest on bardzo mądry, wzmocnił się na przestrzeni czasu i potrafił chociażby dusić cieniem, ale samym planem by nie wygrał, bo miał tak małe pokłady czakry i średnie umiejętności. Uważam, że nie miałby nawet szans ten, która zasypałaby go bronią i ten nie byłby w stanie tego uniknąć. Pozostali by go po prostu zmiażdżyli w pojedynku na śmierć i życie. Otrzymała 624 głosy, co dało 48%. Tutaj sprawa jest już dość prosta, ponieważ Temari jest po prostu mocniejsza od Shikamaru, a ten wygrał z nią pojedynkiem na inteligencję, ale ona ani przez chwilę nie była zagrożona, w takim sensie, że Shikamaru nie miał jak jej pokonać. Jest ona zresztą jedyną naprawdę silną kobietą z tego zestawienia, która po prostu macha wachlarzem na lewo i prawo i niszczy wszystko dookoła. W jej przypadku także zgadzam się z pozycją siódmą, moim zdaniem jest to jak najbardziej zasłużone miejsce. Otrzymał 832 głosy, co dało 67%. Długo się zastanawiałem, czy Shino jest silniejszy od Temari, czy niekoniecznie, ale uznałem, że Shino w większości przypadków jest większym mastermindem i może pokonać ich niepostrzeżenie, choć Temari bazuje na wysokiej sile. To jest po prostu gość, który stoi sobie w miejscu i mówi ci, jak przegrasz. W przypadku pozostałych oczywiście nie ma czego tutaj weryfikować. On by ich zasypał wszystkich potężną ilością robali i nie dał im żadnego wyjścia. Bałem się, że ludzie wyrzucą go dość szybko przez to, że jest bardzo niedocenianą postacią i niejednokrotnie sprowadzoną do gaga, że nikt go nie chce słuchać i nikt go nie pamięta. Na szczęście tak się nie stało i ja też ustawiłem go na 6. miejscu. Otrzymał 724 głosy, co dało 49%. Neji to jest geniusz, to zostało nam powiedziane wiele razy i trochę też zostało pokazane, jednak moim zdaniem więcej w jego przypadku mówiono niż rzeczywiście był w stanie zrobić. Oczywiście zasługuje on na to miejsce, sam umieściłem go właśnie na 5. miejscu wiele tygodni przed tym, jak wy go wyrzuciliście, ale tutaj raczej się kończą osoby, które byłby w stanie pokonać niefabularnie. Zasługuje on na uznanie, bo miał siłę dużą, mógłby co prawda mieć problemy z przeciwnikami na daleki dystans, ale jak pokazał w walce z Kidomaru, nawet na takich znajdzie się sposób. Otrzymał 935 głosów, co dało 64%. Niektórzy mogą być oburzeni, ale jak to? To przecież jasno było mówione, że Neji zawsze wygrywał z Rockiem Lee, więc czemu jest przed nim, a sprawa jest prosta. 8 bram. Oczywiście robiąc taką topkę zawsze weryfikuję to, co dana postać nam pokazała, a nie co mogłaby pokazać, ale nawet jeśli brać pod uwagę tylko te kilka bram, które Rock Lee otworzył w walce z Garą, to staje on się po prostu bestią nie do pokonania prawie przez nikogo z dzieciaków w pierwszym Naruto. Pokusiłbym się nawet o to, że mógłby pod niektórymi względami walczyć o podium, ale niestety Rock Lee po tej walce zaliczył regres, a nie progres, a kolejne osoby wręcz przeciwnie. Umieściłem go na tej samej pozycji co wy, ponieważ uważam, że nikt z poprzedników, włącznie z Nejim, nie byłby w stanie oprzeć się jego prędkości i sile. Otrzymał 824 głosów, co dało 51%. Większa połowa wybrała Garę jako postać zasługującą na miejsce trzecie i jest to uzasadnione. W końcu pokonał on Rocka Lee, choć nie była to dla niego łatwa walka. Miał on w sobie ogoniastą bestię, co znacznie mu pomagało w byciu po prostu niesamowicie mocnym dzieciakiem, a wiele osób nawet go uważa za najsilniejszą postać, jednak matematyka nie działa na jego korzyść. Oczywiście to nie jest tak, że jeśli osoba A pokona osobę B, która pokonała osobę C, to jest jednoznaczne z tym, że osoba A na pewno pokona C, ale na nieszczęście Gary kolejni dwaj należą do głównej obsady, która była mocno boostowana, dlatego ja się zgadzam z miejscem trzecim dla Gary. Otrzymał około 1000 głosów, co dało 62%.
Tak jak już mówiłem w przypadku Rocka Lee, nie wszystko co zostało powiedziane czy nawet pokazane w Naruto ma dużo sensu i niektórzy zasłaniają się tym, że Gaara nie powinien był przegrać z Naruto. Ja nie chcę wchodzić w tą dyskusję w tym odcinku, bo to i tak nie ma żadnego znaczenia, gdyż Gaara nie rozwinął się jakoś bardzo mocno po przegranej z Naruto, natomiast główny bohater już tak. Nauczył się m.in. Rasengana i był świadomy przy jednym ogonie od Kyubiego. Jest to znaczny boost w porównaniu do Gaary, który owszem pokazał sporo w walce z Kimimaro, ale wciąż to było za mało na pomysłowość Naruto, motywację i moc. Ja również umieściłem tytułowego bohatera na tym miejscu. Otrzymał 612 głosów, co dało 38%. Cała trójka jest bardzo kontrowersyjna i co osoba to umieściłaby podium trochę inaczej, a wiele osób pisze standardowo, że Naruto się wzbraniał, nie chciał zabijać Sasuke w ich ostatniej walce podczas pierwszej serii, tylko jak było widać, Sasuke również pomimo tego co mówił, nie chciał tego zrobić, bo w końcu mógł, a nie zrobił. W tej naszej serii często było tak, że raz Naruto był silniejszy, raz Sasuke, ale obydwaj dostawali najróżniejsze boosty i już członek klanu Uchiha stał się naprawdę mocny z przeklętą pieczęcią, pokonał Naruto, a myślę, że byłby w stanie poważnie zagrozić Gaarze, co i tak zrobił bez użycia tej pieczęci, ale później Gaara bił go na łeb. Największym problemem u Sasuke jest tak naprawdę to, że nie posiada on zbytnio kontry na pełne przekształcenie Gaary w Shukaku czy na Gamma Bunten Naruto, jednak myślę, że w przypadku Gaary ten nawet nie zdążyłby się zmienić w ogoniastą bestię, bo Chidori i po sprawie, a Naruto jak widać nie użył Gamma Bunty w ich ostatecznej walce. Jak widzicie, ustawiliśmy dość podobną topkę, ale największym mankamentem tej waszej był dla mnie Shikamaru, ale być może to przez to co mówiłem, że napisałem czego oczekuję. No cóż, dzięki za ułożenie topki i to by było już na tyle. Zapraszam na moje mniej lub bardziej martwe socjale. Jeśli interesuje was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!